W dzisiejszym wideoblogu poświęcamy naszą uwagę naszemu głównemu sponsorowi, grupie AXA. Dnia 26 maja w hotelu Hejach odbyło się uroczyste wręczenie grantów dla realizacji naszego projektu Autystycznie Uzdolnieni Mamy Historię. Nagrodę odebrałam wraz z Oleną i swoją Jadwigą. Po krótkim przedstawieniu wszystkich projektów odbyła się część oficjalna. Gratulacje i wyręczenie grantów. Oto są nasze gratulacje, które otrzymaliśmy od Towarzystwa AXA z grantami. Następnie w miłym towarzystwie odbył się lunch, po czym z dziewczynami, zamiast zwiedzania Warszawy, udałyśmy się do Złotych Tarasów na Zakupy. Grupa AXA dała nam się poznać jako firma odpowiedzialna społecznie, wspomagająca m.in. instytucje i organizacje działające na rzecz rozwiązywania istotnych problemów społecznych. Jedną z inicjatyw grupy jest program społeczny AXA Wspieramy Mamy. Jest on adresowany do organizacji pozarządowych, pomagających polskim mamom radzić sobie z trudnościami i wyzwaniami, jakie stawia przed nimi codzienność. W tym roku odbywa się już druga edycja AXA Wspieramy Mamy. W jej ramach wpłynęło 125 wniosków. Granty zostały przyznane 7 organizacjom pozarządowym. Jednym ze zwycięzców drugi rok z rzędu jest Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem z Zielonej Góry. Pierwsze badania sięgają lat 40. XX wieku, kiedy to w Stanach Zjednoczonych psychiatra Austriak z urodzenia, Leo Kanner, przebadał dzieci, które prezentowały, generalnie mówiąc, zaburzenia zachowania. Początkowo uważano, że powodem jest postawa matek, matki chłodne, które nie interesowały się swoimi dziećmi. Teoria ta jednak została obalona, w tej chwili jest to nieaktualne, dlatego też staramy się, żeby rodzice nie obwiniali się za to, w jakim stanie, czy jak rozwija się ich dziecko. Kilka lat później w Europie, w Austrii, pan dr Asperger rozpoznał jak gdyby łagodniejszą postać autyzmu, którą stwierdzał tylko u chłopców. No i też ten zespół od jego nazwiska nazywa się zespołem Aspergera. Jeżeli chodzi o zaburzenia rozwojowe, całościowe zaburzenia rozwojowe, do których należy autyzm, postawa mamy nie ma wpływu na to, czy dziecko ma autyzm, czy nie. I ważne jest w tym, żeby matki wiedziały, że muszą poświęcać swoim dzieciom dużo czasu, wykazać wiele cierpliwości. Natomiast sam autyzm, jego przyczyna nie jest wywołany zachowaniem matki. Jej postawy. Zapraszamy do współpracy wszystkie chętne firmy, które pragną pomóc naszemu stowarzyszeniu. Jesteśmy otwarci na każdą propozycję. Społeczne zaangażowanie to szansa dla Państwa na wzmocnienie pozytywnego wizerunku firmy, a dla nas na uzyskanie bezcennej pomocy. Projekt Autystycznie Uzdolnieni Mamy Historię, w którym również biorę udział, jest realizowany w ramach programu społecznego AXA Wspieramy Mamy. Zapraszamy na stronę www.autyzm.pl/historia. No i największym sukcesem jest moja kochająca rodzina, mój ciepły i cichy dom, w którym spędzamy dużo czasu. Moją pasją jest ogród i praca jest ona ucieczką w trudnych chwilach, Lubię fotografować, pływać, uwielbiam zwierzęta, przede wszystkim kocury.
marzały o tym, aby przede wszystkim moje dziecko usamodzielniło się, żeby mogła zostawiać je samo w szkole, żeby znalazło w przyszłości przyjaciół i żeby nasza rodzina w końcu zamieszkała razem.